far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. In the sky, gazing far into the night.
Dobrze, a więc rozpoczynamy pierwsze spotkanie dzisiejszego dnia, w którym zmierzy się fotel kręcony z drużyną Szczur. Fotel nie kręcony, przepraszam, bo tak nazywa się ta drużyna dokładnie. Już w tym momencie widzimy runę nożową, zostało 1 na 1. Tak więc fotel nie kręcony wygrywa rundę nożową i będą mogli sobie wybrać stronę, po której chcą grać. Niestety gramy Dust 2, pomimo tego, że iż z banowania wynikało to, że mieliśmy grać Mirage'a, ze względu na to, że jeden z zawodników nie zauważył, że jest inna mapa wybrana w poczekalni na popseszu. Ale to nie jest problem, ze względu na to, że zawodnikom to w miarę odpowiada, także gramy normalnie tego Dusta. Już nic nie będzie zmieniane. A już za moment runda pistoletowa. Czy terroryści już we trzech podchodzą longiem, dorzucony jeszcze flash przez Brutala. I za moment dał mi jakiś wjazd. Gutek już bardzo mądrze wycofał, dołącza do niego jeszcze kolega i tam we trzech będą próbowali bronić tego bomb BS-a. A to tymczasem zawodnik z bombą wychyla jako pierwszy i teraz ta bomba leży na widoku i trzeba będzie ją podnieść. Tylko kto to zrobić? Tam jest trzech strategów. Wszyscy z USP-ami, które są zabójczo skuteczne na taką odległość. No i to musiało się tak skończyć, pada kolejny terrorysta, został już tylko NACL przy życiu. No i wygląda to, że to będzie pistoletówka dla fotelu niekręconego. Tymczasem NACL już podchodzi tam od strony CT. Ale nie udaje mu się wygrać nawet jednego pojedynku z Mordo. Tak więc fotel niekręcony wygrywa rundę pistoletową. Odpowiadając na pytanie z czatu, nie, do mnie będzie, bo do niej nie pisałem, ale dałem Soshimowi IP, żeby mógł sam sobie zobaczyć, żeby się tam upewnić, że nikt tutaj nie używa jakichś wspomagaczy. A tymczasem wymiana na środku, wygrana ta przebitka przez Kaca, obydwaj zawodnicy ze PM-ami, a trzech zawodników już od Gali i tam musiał się mocno zdziwić w tym momencie, ale to wyglądało tak, jakby zawodnicy terrorystów byli równie mocno zdziwieni jak on. I nie byli w stanie we trzech pokonać jednego swojego rywala, także... Aimowo nie wygląda najlepiej drużyna Szczur. Widać, że próbuje o coś tam, jakieś taktyki są tutaj przygotowywane, ale to nie działa póki co. Brakuje po prostu tego wykończenia aimowego. No i po tych dwóch rundach, póki co drużyna Szczur bez ani jednego zabójstwa. Jak widać, Polishort ma jakieś takie problemy tutaj z połączeniem, ma dość wysoki ping i wręcz teleportuje się. A tymczasem Kac już skraca sobie trupiarnię i wyeliminowuje Miusza, ale Reus odpowiada i mamy pierwszy frag dla drużyny terrorystów. Czasem Gutek już skrócił sobie longa i będzie podchodził tą dolną trupiarnię. Nie spodziewał się tego Erus, ale nie był w stanie tak szybko zareagować. I Gutek wygrywa to starcie, podchodzi dalej jeszcze pod kolejne fragi. NACL też bardzo spóźniona reakcja. Jednakże ten był w stanie wygrać ten pojedynek. A tymczasem tam świetnie ustawiono tutaj do niej trupiarni. Poczekał jeszcze, że tam nie będzie drugiego zawodnika, ale ten się jednak i pojawił. I tutaj kolejna wymiana wygrana. Polishro na tych lagach to no nie radzi sobie z kontrolą spraya z tego Maka 10, no i to musi być trzecia runda dla drużyny broniącej. Ale w tej rundzie przynajmniej drużyna Szczur powalczyła. Dwa fragi zostały zdobyte przez NACL i Reusa po jednym. No i tutaj widzimy w takim razie kolejnego forsa od nich. Zakupione 3 galile, kałach, 1 scout do pomocy. Trochę granatów, no i będą próbowali coś z tego zrobić. Tymczasem CT już mają zakupioną AWP, mają pełny zestaw granatów, wszyscy oprócz tego zawodnika z AWP. A tymczasem szybki wjazd pod bombsite B, jednak dorzucony mało w dobrym momencie. No i ten wjazd zatrzymany, teraz czterech terrorystów stoi w tej górnej trupiarni, a tutaj jeszcze wyłapany na swoim spawnie Reus. Nie spodziewał się, że po raz kolejny zostanie skrócony long. No, a teraz mamy szybki wjazd na B. Jednak po raz kolejny zatrzymany zaledwie jednym flashem. I tutaj czterech zawodników teraz się smoku, jednak pogubiliście tam trochę zawodnicy, a to już Gutek sprzątał na zawupu. No ale pojedynczo, bardzo źle to wyszło. Fatalnie rozegrana ta końcówka tego ataku.
Iście można nazwać w ogóle końcówką, bo w sumie nawet jeszcze nie wyszli z tej trupialni. W każdym razie wychylali oni pojedynczo na AWP, co jest oczywiście błędem i to musiało się w ten sposób skończyć. Także mamy 4 do 0 dla fotelu niekręconego. Tymczasem już świetny strzał ze skauta. Także wreszcie coś temu zawodnikowi wyszło, ale tu już Kac odpowiada z dwoma fragami po raz kolejny w tej trupiarni. Ten zawodnik grali sobie doskonale, a tam już na lagach podchodzi Polish Rod, no i ten nawet nie zdążył oddać strzału. Ze względu właśnie na to, jak duży ma problemy z połączeniem. Celowanym już nie był w stanie również jednak zareagować odpowiednio szybko. Także widać, że spóźnione tutaj reakcje drużyny Szczur. Gutek myślał, że to już jest koniec połowy, aż wrócił swoje bronie. No i mam 5 do 0 w tym momencie. Nie wygląda to kolorowo dla terrorystów. Szczególnie, że DAS 2 to teoretycznie właśnie mapa terrorystów. Odległości od bombsite'u są tutaj po prostu na tyle duże, że terroryści mogą to świetnie wykorzystać. No a tymczasem w piątkę teraz terroryści chcą razem coś zrobić. 3 flesze rzucone górą na longu. Nic nie widzi w tym momencie mordo. No i ten mimo to wszystko będzie próbował wychylać. Jednak Gutek jeszcze do pomocy zawupał. No ale terroryści już opanowali longa, a tutaj na plecach już jest tam, ten skrócił mida, nic nie słyszeli terroryści. Oni dalej nie wiedzą, co tutaj się do końca dzieje, nikt nie patrzy pleców w dalszym ciągu, a tam już namierzył kolejnego przeciwnika. No i dopiero teraz Brutal odpowiada, także fatalna komunikacja w zespole. Oni chyba nawet nie wiedzieli, że mają kogoś z pleców jakimś cudem, nie słyszeli tego, nie wiem jak to jest możliwe. No a Gutek wyciąga kolejnego zawodnika z tej AWP-y. I zostaje przeciw już tylko sam Poli Short, to właśnie ten zawodnik, który ma lagi. Niecelnie Gutek zdigla, ale był w stanie wykończyć swojego przeciwnika. No bo ten przy tak dużych lagach nie był w stanie oddać nawet jednego celnego strzału. No także zawodnicy drużyny Szczur mają w tym momencie zaledwie 6 zabójstw razem wzięci. 6 run, także nie wygląda to zbyt dobrze. I to jest wynik 6 do 0 w tym momencie. A tutaj Kac już skraca sobie środek, po raz kolejny wchodzi do tej trupiarni i tym razem jeszcze pokonując zawodnika po drodze. No i tam NACL będzie patrzył plecy. A jednak nie, jednak będzie próbował po niego go dojechać, ale tutaj Miłosz nie radzi sobie z Kacem po raz kolejny. No i widzimy tak naprawdę tą samą sytuację co ostatnio. Zawodnicy Szczur wychylają pojedynczo, cały czas po jednym, zamiast wychylić wszyscy naraz. I byli w stanie znowu zabić zaledwie jednego swojego przeciwnika. To Kac został wyeliminowany. No ale ten ma 16 tysięcy w tym momencie na swoim koncie, także kupi sobie jeszcze kolejną AWP. Także na 3 AWP w tym momencie grają zawodnicy drużyny broniącej. No ale mogą sobie na to pozwolić, mają tak dużą przewagę w tym meczu, 7 do 0. Nie wygląda, jakby to miało się zmienić. Tak naprawdę żadna runda nawet nie była blisko. Najwięcej udało się wyeliminować dwóch przeciwników. A tymczasem Reus zabija dwóch przeciwników jednym strzałem za WP-y. Mordo również nie radzi sobie w trupiany. No i teraz robi się ciekawie. To jest 4 na 2. Tylko ten granat może być nieprzyjemny, ale jednak w porę wycofał się już, tracąc tylko 2 HP. Świetny flash. Jak nic nie widział przez chwilę, no ale mimo to już ten flash szedł. Spóźnione to wyjście. No i mamy 3 na 2. Wszyscy zawodnicy mają 100 HP na swoim koncie. Jeden smoke zaledwie u terrorystów. A tu już Gutek podchodzi powoli do trupiarni, ale nie spodziewał się, że właśnie tutaj terroryści będą biec aż we trójkę. Także tym razem dobrze, pobiegli wszyscy razem, nie wychylali pojedynczo, no i już tylko jak przy życiu. Czy jak będzie w stanie to wykaczować do swojego zespołu. Ma i w tym momencie sytuacji 1 na 3. W dodatku jeden z przeciwników już jest celowany w okno za WP-y. No a bomba biegnie teraz na bombsite A i tam właśnie zostanie zaplantowana. Także jeśli będzie chciał powalić w tej runie, to będzie musiał odbijać bombsite. Bomba zaplantowana na shorta. Ale jak prawdopodobnie nie będzie chciał już tego odbijać, chyba że jeszcze zdecyduje się na podejście od longa, no ale będzie miał wtedy bardzo niewiele czasu. Tak naprawdę zanim tam dojdzie, to tej bombie zostanie zaledwie jakieś 10 sekund. Ale jednak jak coraz bliżej już tego longa, to wygląda trochę tak, jakby on chciał jeszcze to odbijać.
Chociaż nie, jednak powoli się sam skrada i widać, to już będzie próba zachowania broni i jeszcze wyeliminowania paru przeciwników, żeby na pewno mieli gorszą ekonomię. Chce wychylać teraz Longa, ale nie był w stanie namierzyć swoich przeciwników. Także bomba wybucha i mamy pierwszy punkt dla drużyny Szczur. Jak jeden z zawodników tej drużyny się słusznie zauważył, honorowa, bo kto wie, czy to nie będzie jedyna runda ugrana przez ten zespół. Chociaż zobaczymy, jak będzie po drugiej stronie. Niektóre zespoły dużo lepiej grają jedną konkretną połowę. Tym razem już wymiana strzałów za WP przez całego mida, ale zwycięsko wychodzi z niej Kaz, pokonuje swojego przeciwnika przez... Nie wiem, co się właściwie stało, chyba jeden z zawodników po prostu wyszedł. Nie wiem, czy to jest ze względu na to, że chciałby podać już ten mecz i go skończyć, czy po prostu znowu problem z połączeniem z internetem. No a w tym momencie zawodnicy CT robią tak naprawdę co chcą ze swoimi przeciwnikami. Jeszcze zabijają się wzajemnie swoi teammate'ci ze względu na to, że po prostu wydaje im się tak nudny ten mecz, że już ciekawsze jest nawalanie się nożem. Nie jestem pewien, jak wygląda kickowanie tutaj za team damage. Wydaje mi się, że na poprzeczu jest coś takiego, więc pewnie jeśli zabiłby dwóch albo trzech swoich teammate'ów, to mogłoby go nawet wyrzucić z tego meczu. No a tutaj już, jednak celowany był już i wygrywa tą przebitkę z Kacem. Ale Kaz bierze bota w tym momencie i jeszcze raz będzie próbował pokonać swojego przeciwnika tam na środku. No ale po raz kolejny to się nie udaje. Fatalnie to zrobił. No ale Mordo dokłada jeszcze jedno zabójstwo za znowu za WP. Także wszystkie trzy fragi to są póki co z tych AWP właśnie. No ale tak wygląda właśnie DAS 2. To jest mapa zdecydowanie snajperów. Tutaj te odległości są bardzo duże. Bardzo sprzyjają takim broniom jak AWP-a. Dziwi mnie to, że jeszcze któryś z zawodników CT nie zakupił sobie autosnajperki. Szczególnie, że mają niektórzy nawet po 16 tysięcy. Na tymczasem znowu pojedynczo po kolei wychylają terroryści pod AWP i to jest duży błąd. Brutal jakimś cudem nie wypatrzył tutaj jaka przez tego smoka. A Gutek już tam zachodzi od pleców, ale nie spodziewał on się tego, że jeden z zawodników będzie te plecy patrzył. Pytanie tylko, czy Brutal poradzi sobie ze swoim przeciwnikiem. Nie, przepraszam, to Polish Rod, który właśnie ma lagi, także może być tam ciężko, chociaż jednak Gutek nie zdecydował się na wejście tą dolną trupianią. Będzie szedł od BS-a, także bardzo bezpiecznie zagrał. A tu już terroryści we dwóch podchodzą galu i będą próbowali atakować na bombsite'a, no ale trzech CT-ków tak naprawdę już tam jest ustawionych. Dwóch na bombsite, jeden jeszcze idzie od pleców. No i NAC nie radzi sobie w tym starciu, także już tylko Polish Rod przyleciał. Tem na lagach z tym z Galidem. Jeszcze bym zauważony Gutek, nawet nie zdążył oddać strzału i to jest 9 do 1 w tym momencie. A tymczasem widzimy podejście Longiem, no ale znowu pojedynczo, to jest to, o czym mówiłem już parę razy. Oni cały czas wychylają jeden po drugim, zamiast po prostu wyjść razem z jakimś dobrym flashem od góry. No i to jest znowu to samo, nawet nie ma bomby na widoku, oni nawet nie mają po co tam wychylać w ten sposób. Jeszcze w dodatku obydwaj zawodnicy, ci którzy posiadali broń wyszli, także nawet terroryści nie mają w tym momencie broni i jeszcze tutaj wyłapany Polish Rock na tej rotacji. I już tylko Reus przy życiu. Ten jednak radzi sobie z Gutkiem. W 1 na 1 na digle i podnosi AWP po nim, no ale to jest sam na 4 w tym momencie. No i zobaczymy, czy to nie będzie próba zachowania broni. Ze względu na to, że ekonomia po stronie terrorystów nie wygląda zbyt dobrze w tym momencie. W zasadzie tylko Reus ma 2000, no może jeszcze Polish Rod, a reszta tak naprawdę 0. No i świetny flash dorzucony od Mordo. Reus nie zdąży się od niego odwrócić i to będzie bardzo proste zabójstwo.
Paint między grami? No nie wiem. W Savlolu mogę sobie rysować, bo tam po prostu czekam na tego delaya, co nie? Tutaj nie bardzo. Zobaczę. Jak mi powiecie, co narysować, to może narysuję. A tymczasem świetna taktyka zawodników drużyny broniącej w pięciu ze skarami poszli na mida, wyjaśniając swojego przeciwnika. No ale bombsite bez stoi otworem. Miosz tutaj już niezauważony przebieg, ale jednak Mordo sobie z nim poradził. No i mamy w tym momencie 2-5. Jak widać, skar 20 bronią na blisko też jest wystarczająco dobrą, żeby poradzić sobie. No ale zawodnicy te mają mniej po 16 tysięcy, także oni mogą sobie pozwolić na takie zakupy. Jakby co, to ja generalnie korzystam z autoreżysera, bo nie jestem pewien, czy sam bym sobie poradził operowanie, jeśli chodzi o operowanie tymi numerami, co nie? A tutaj pięciu terroryści na longu, na eko, wychodzą pod te skary i ci, co wracają, też wychodzą pod skary, a jednak Gutek został pokonany na longu. Także udało się powalić chociaż jednego zawodnika z tym skarem. No i kolejna próba, no ale nieudana niestety. Scelowany był Mordo i to było bardzo proste zabójstwo dla niego. No to jest niestety masakracja. 16 zabójstw, zaledwie cały zespół drużyny Szczur. Czyli tyle co najlepszy zawodnik fotelu niekręconego. Jak widzicie tabelę. 16 killi ma w tym momencie tam. I to jest dokładnie tyle co cała drużyna przeciwna. A tutaj znowu pojedynek na skary. Na środku jednak właśnie terroryści odkłożyli sobie na tyle pieniędzy, żeby oni mogli zakupić również autosnajperki. No ale skary okazały się być jednak bardziej celne. Chociaż Polish Lord wygrywa jedną przebitkę tutaj, pomimo tych ogromnych lagów był w stanie pokonać swojego przeciwnika, także raczej myślę, że był to fart. A tutaj Brutal, jeden zawodnik bez autosnajperki w tej rundzie. Nie poradzi sobie ze swoim przeciwnikiem i mam w tym momencie 13-1. Przynajmniej, czy terroryści będą chcieli teraz zrobić jakieś większe zakupy, czy po prostu znowu będą odkładać pieniądze na autosnajperki? No jednak, zakupione już SG dla dwóch zawodników, jakiś obrzyd jeszcze dla Reusa. Digel, jeden skałcik. A tutaj po raz kolejny. Miosz wychyla na midzie po trzech wcelowanych zawodników z autosnajperkami. Jeszcze Mordo zabija swojego przeciwnika przez smoka. Po prostu walił cały czas w jedno miejsce, a tam wszedł mu podcelownik. Jak skraca po raz kolejny do trupiarnię. A mimo to Reus nie był w stanie go pokonać, ale Brutal jednak odpowiada. Mordo już tutaj skraca sobie kolejną pozycję. No i tylko sam Brutal przy życiu. Także pierwsza połowa zakończona wynikiem 14-1 w tym momencie. Przypominam tylko, że niestety ostatnie 90 sekund meczu wyrzuca mnie po prostu z meczu, kiedy ten mecz się kończy, tak? Bo jest ten delay, którego GoTV już nie wyrównuje, tak powiem. Także zawsze nie będzie w żadnym meczu tych końcówek. No ale trudno. Myślę, że tutaj raczej nie będzie problemu z ocenieniem tego, kto wygrał. Jeszcze jakieś runboosty od terrorystów na midzie, gdzie sprytnie to zagrali. No ale mamy w takim razie pistoletówkę. Terroryści wlewają już się środkiem na CT. Jednak Reus Rally jest pierwszym rywalem. Ale bardzo szybka odpowiedź. Miosz wygrywa starcie z Kacem na szorcie. Ale tutaj już sam zawodnik na tym site B dostaje w plecy, no i to musiało się tak skończyć. Bombsite B jest, stoi otworem w tym momencie, plantowana jest bomba. Chociaż tutaj jakieś lekkie kłótnie chyba, błąd w komunikacji. W drużynie fotel niekręcony. No i teraz oni CT będą chcieli to odbijać, bardzo mocno poobijani są terroryści. Najwięcej ma 51 HP jak, Mordo 6, Gutek 13. A mimo wszystko Gutek radzi sobie swoim rywalem. Jeszcze kolejnego pokonuje, bo ten miał lagi, nie był w stanie go pokonać. Brutal zabija dwóch swoich przeciwników w tym momencie bardzo szybkimi eliminacjami. I zostaje tylko Gutek w życiu, a ten 13 HP będzie próbował zanurować swojego przeciwnika, ale to się jednak nie udaje. Niestety nie ma defa Brutal i nie będzie w stanie zdefizować tej bomby. I to będzie 15 runda. A, właśnie to o czym mówiłem, także okazuje się, że ten mecz już w tym momencie się skończył, także fotel niekręcony wygrywa z drużyną Szczur, prawdopodobnie 16-1, ale jeszcze się ich dopytam.
Tymczasem ja idę na krótką przerwę i już za moment następny mecz, w którym zmierzę się wodę niekręcony z drużyną Draże, którzy są faworytami tego turnieju.
Także zawodnicy obu drużyn już powoli dołączają do meczu. Przypominam, to jest spotkanie pomiędzy fotelem niekręconym a drużyną Draże. No i czekamy jeszcze tylko na jednego zawodnika, aż dołączy i za chwilę będzie runda nożowa. Mapa oczywiście train. Wybrana po banowaniu. Wygląda to, co się stało z serwerem. Prawdopodobnie jeden z zawodników po prostu nie dołączył. Będziemy musieli w takim razie zrobić jeszcze raz poczekalnię. Także za moment wracamy.
Także już ładuje się na mapa. Jeszcze oczywiście te 1,5 minuty delayu, ale już z tego nic są, jakby także za chwilę będę dołączać. No więc za moment zaczynamy drugie spotkanie dzisiejszego dnia. Także wszyscy zawodnicy już dołączyli do serwera, także za chwilę zaczynamy to spotkanie, jeszcze 20 sekund rozgrywki. A zapowiada się całkiem dobry mecz, prawdopodobnie mecz o pierwsze miejsce w tej grupie. Pomiędzy dwiema drużynami, z której jedna w bardzo podobnym składzie wygrała poprzedni turniej, turniej w Rainbow Six, a druga przed chwilą rozgromiła swoich przeciwników 16-1. Oczywiście rozpoczynamy rundą nożową, po której jedna z drużyn będzie zwycięska, będzie mogła wybrać sobie stronę w pierwszej połowie. Straże wygrywają w takim razie rundę nożową i będą mogli sobie wybrać stronę. Prawdopodobnie będzie to strona brojąca ze względu na to, że jest po prostu silniejsza na terenie. Tak naprawdę niezależnie od poziomu gry, praktycznie zawsze na terenie te antyterroryści wygrywają w tych rund więcej. Oczywiście pomijając sytuację, kiedy jedna z drużyn jest wyraźnie mocniejsza od drugiej. Rozpoczynamy rundę pistoletową. Widzimy tak, że w tym momencie ustawienie draży, będą oni grali zaledwie jednym zawodnikiem na bombsite B, a terroryści już powoli zmierzają w tym kierunku, teraz na łoku wszyscy, żeby na pewno nie zostali ustrzeni, ale jeden z nich w tym momencie właśnie zeskoczył, także zdecydowanie Quint musiał coś tu usłyszeć, przygotowany już z tym molotowem, bardzo potrzebny grant jak najbardziej, szczególnie tam 5 terrorystów i w tym momencie wszyscy muszą poczekać aż to molo zgaśnie, a zawodnicy CT bardzo szybko rotują. Chociaż jednak już powoli cofają, ale w dalszym ciągu to jest dwóch zawodników na B. W tym momencie aż czterech zawodników tam idzie. Tylko Solszym zostaje, żeby pokryć A. A terroryści nie zdecydowali jeszcze w tym momencie, na który bombsite będą chcieli zaatakować. Mają jeszcze sporo czasu, mogą się na spokojnie stanąć, poczekać na skróty swoich przeciwników. Ale draże zdecydowanie nie będą chcieli tutaj nic skracać. A tam już szykuje się wjazd na bombsite B, a tam tylko dwóch zawodników ustawionych. Obydwaj patrzą rampę, także nikt nie patrzy góry.
tutaj już wjazd. Tam spiesza eliminacją na Quincie. Jednak odpowiada, Banan odpowiada za wyeliminowując Kaca. No i bronią się teraz tak naprawdę zawodnicy CT w konektorze. Bomba już jest podkładana na standardzie. No i mam w tym momencie 3 na 2, także retake jak najbardziej możliwe do zrobienia. Szczególnie, że mają defusa, mają smoka. Banan świetny one-tap zawodnika Frudato. Jeszcze co o czym wyeliminowuje Tama i mamy rundę pistoletową w takim razie do odraży. A pytanie, czy terroryści z tą podłożoną bombą zdecydują się na Force'a? Jednak nie, jednak to będzie rudna eko w ich wykonaniu. Mają bardzo dużo pieniędzy w tym momencie, ze względu właśnie na to, że podłożyli bombę w pierwszej rundzie. Także następna to już na pewno będzie full ze wszystkimi granatami. No a póki co pewnie jakaś próba zdobycia pojedynczej broni. Zabrania przeciwnikowi trochę pieniędzy w tej rundzie. To jest tak naprawdę jedyne, co mogę patrzeć. Wątpię, żeby udało się wygrać rundę na samych pistoletach. Oczywiście Koc ma ze sobą jeszcze Kevlar, ale w dalszym ciągu to jest tylko petka. Terroryści w tym momencie we dwóch na odnodze i we trzech podchodzą powoli longa na B. A tam już banan celowany. Będzie przygotowane to wejście i świetnie wyeliminowuje eksperta Montanero. No i terroryści teraz w takim razie będą chcieli się zgrupować i spróbować pokonać chociaż jednego zawodnika prawdopodobnie. No ale jednak tam wyłapany na drabince przez Solshima. No i Solshim tutaj wszystko słyszy. Słyszał to przeładowanie petki, wie, że tam co najmniej jeszcze jeden zawodnik chowa się na przedrabince. Tymczasem we trzech będą próbowali tańczyć sobie z Solshimem te zawodnicy drużyny atakującej. Ostatecznie prawdopodobnie zobaczymy właśnie wyjazd na bomb side B i będzie pewnie próba zaplantowania paczki. Ale step już wyeliminowany, chociaż Solshim nie daje sobie rady z Kocem na drabince. Koc podniesiony już to MP9, prawie udało mu się wyeliminować Flexa, wtedy być może podłożyliby chociaż bombę, ale tutaj już wszyscy zawodnicy antyterrorystów są gotowi. Banan scelowany, świetnie, po raz kolejny. I mamy drugą rundę do draży. Ale teraz dopiero nam się tak naprawdę rozpocznie to spotkanie, ze względu na to, że dopiero teraz zobaczymy pierwszą rundę na full buyu po obu stronach. Zakupione dwa razy SG, trzy kałachy, nie ma żadnej AWP po obu stronach. Zawodnicy strony broniącej nie zdecydowali się na przekupienie broni. Grają jeszcze w dalszym ciągu na dwóch PM-ach. A tymczasem terroryści we czterech na odnodze i jeden zawodnik od drabinki, także to będzie prawdopodobnie wejście pod bombsite A. Nieprzyjemny granat. Jakby zabrał łącznie tak naprawdę 60 HP swoim przeciwnikom. No ale tutaj bardzo dobre molo, doskonale kontroluje całą sytuację w tym momencie. Zawodnicy drużyny broniącej. Dorzucone jeszcze kolejne flesze. Ale nie będą oni wychylać. To jest smoke, już schodzi i to będzie niebezpieczne. Co on jednak nie daje rady zabić przeciwnika, który był obrócony do niego plecami. Koc jeszcze radzi sobie z kolejnym przeciwnikiem, ale to my mamy w tym momencie 3 na 2 dla terrorystów. Celowany jest jednak tutaj Malik Montana. Próbował coś tam peskować, ale minimalnie minął się ten pocisk z głową przeciwnika. I tylko w tym przeżyciu teraz w tym klaczu 1 na 2. Ma tylko UMP do swojej dyspozycji, ale cały zestaw granatów i defuse kita oczywiście posiada. W dodatku jeden z jego przeciwników jest bardzo mocno obity, także wystarczy jeden strzał, nawet jakieś muśnięcie flashbangiem, żeby go wyeliminować. I już Flex podjeżdża na bombsite. Pali sobie Heavena i udało mu się pokonać Frulato. Teraz jeszcze smoke na paczkę, dorzucony flash, ma on defuse kita, także prawdopodobnie będzie to broni na raz. I tutaj molotow smoke'a, bardzo złe zagranie, ale jednak był w stanie wypatrzy swojego przeciwnika, wypatrzy nawet nie do końca, prawdopodobnie to były po prostu skany, on chyba nie widział tam nawet nogi. No ale wiedział doskonale, gdzie zaplantował tą paczkę. I jednak defowanie na raz nie opłaciło się w tym przypadku Flexowi, który przegrywa tego klacza i mamy w tym momencie 2 do 1. Oczywiście bardzo ważna runda, bo teraz zawodnicy CT są niemalże spłuchani, oni grają na resztkach. Tutaj jeden scout, jeden famas i praktycznie 0 granatów, tylko 2 smoki do zatrzymania terrorystów.
A terroryści prawie wszystkie granaty dostępne. Tymczasem w czwórkę, w tym momencie terroryści podchodzą pod B. Tutaj Malik Montana słyszy wszystko kos i to będzie bardzo prosta eliminacja, ale zawodnicy CT doskonale radzą sobie na bombsite B. Tam już podkłada pakę. Plantowana będzie na standardzie. We trzech CT teraz wszyscy odbijają od tej samej strony. Tam wyeliminowany jedyny, który stał na bombsite. No i to będzie bardzo ciężka sytuacja dla terrorystów. Oni obydwaj nie są w sajcie. Także jeśli ktoś za chwilę właśnie złapie pakę, to może to być problematyczne. Chociaż Queen nie zdaje sobie sprawy, tutaj już kot jest ustawiony obok. Kot z dwoma eliminacjami i tylko bana przy życiu. Ten od longa, 32 HP na jego koncie. Widział go już kot, dorzucił jeszcze molo. No i banan nie ma ani smoka, ani defusa, także będzie musiał zachowywać broń w tym momencie. Nie ma szans już wygrać tego starcia. Bardzo dobrze zagrał to kot. I to musi być druga runda dla terrorystów. Także mamy 2 do 2 w tym momencie. Zachowana chociaż ta jedna M4 u banana. Jak w tym momencie spojrzymy sobie na tabelę, to widzimy, że tak naprawdę te rundy, które wygrywały draże, tak, to są rundy bardzo pewne, tak, gdzie nie tracili praktycznie żadnych zawodników, patrząc po prostu na ilość eliminacji wszystkich. Także mieli trochę odłożonych pieniędzy, no ale teraz już są w tym momencie spłukani. I tutaj już szybki rush, 5, wychodzą oni od nogą, a nie byli w stanie pokonać nawet jednego przeciwnika. Banan tylko z tą M-ką pilnował tam BSAB. Pytanie, czy on będzie próbował cokolwiek tutaj zrobić, czy w ogóle opłaca się ryzykować utratę jamki, jednak powalczą tutaj. Wyeliminowany kac, wyeliminowany tam i to robi się już niebezpiecznie. To jest 1 na 3, tu miał szansę jeszcze, żeby powalczyć w tej rundzie banan. Nie udało mu się jeszcze niestety pokonać trzeciego swojego rywala. No i mamy w tym momencie 3 do 2 dla terrorystów. Drażę już w tym momencie na footballu w takim razie. A Frulato w dalszym ciągu nie ma żadnej eliminacji na swoim koncie. Zaledwie 2 asysty w tym momencie. No i zawodnicy CT, standardowe ustawienie, chociaż tym razem 2 pod B. Widać, że spodziewają się tego szybkiego wejścia na B, to właśnie tam terroryści radzili sobie najlepiej. A oni tymczasem we 4 w okolicach drabinki. Ostatni zawodnik też już powoli do nich dołącza. Tutaj Flex, zauważona jego ręka. To było bardzo niebezpieczne, chociaż już tutaj dorzuci prawdopodobnie za chwilę molo. Chociaż jeszcze czeka, dobry granat rzucony pod niego i jednak nieskuteczny. A Flex tymczasem bardzo spokojnie, tylko smoka rzucił, ale te skany o mały włos i by go dosięgnęły. Tutaj jeszcze dorzucony granat i Flex musi upaść od tego granatu. Zdążył jednak dorzucić molo, także terroryści będą mieli spóźnione to wyjście, a tam zawodnicy ekipy broniącej już powoli zrotują. We 3 teraz na tym obsadzie, ale tam od tyłu już zachodzi Queen, ten skracał sobie cały BS i za chwilę zdziwią się zawodnicy terrorystów, że mają kogoś na plecach, chociaż Step już patrzy plecy. No, spodziewa on się ewidentnie wejścia tutaj od pleców. Queen jednak w ostatniej chwili obraca się napięcie i w fatalnym momencie. No bo to właśnie Queen zdobywa 3 eliminacje do swojego zespołu i tak naprawdę samodzielnie wygrywa tę rundę. Także timingowo tutaj wyszło to beznadziejnie. Solstrzym jeszcze prawdopodobnie wygra tutaj za chwilę to starcie ze swoim przeciwnikiem, chociaż nie będzie on ryzykował na spokojnie. 25 sekund ma kot, żeby jeszcze spróbować swoich sił w tej rundzie. Zdołał dorwać jeszcze jednego przeciwnika, ale to wszystko w tej rundzie. Także mamy rundę wyrównawczą, bardzo szybko obudzili się draże. Wyrównując tym samym na wynik 3 do 3. A Frulato w dalszym ciągu nie ma żadnego zabójstwa. 0-2-5 w tym momencie. Tymczasem po drugiej stronie banan 10 zabójstw. Zaledwie 6 rund, bardzo dobry wynik. Teraz terroryści chcieli coś tam próbować pod nogą, bo tymczasem Queen, to osoby scan, nawet nie wiedział, że to ktokolwiek tam jest, nie rzucony został tutaj żaden flash, nic. Tak po prostu losowo strzeli sobie w smoka, zabijając jednego przeciwnika i teraz jeszcze obijając tym granatem jednego do 11 HP i jednego do 62. Także tak naprawdę wyeliminował już teraz jeszcze jednego zawodnika i to jest prawie 3 martwych przeciwników z tej jednej pozycji, bez nawet dorzuconych żadnych granatów od nich.
Także nie wykorzystują swojego ekwipunku terroryści. I Quint po raz kolejny skanuje tego smoka i naprawdę niewiele zabrakło i zdobyłby trzecią eliminację w tym miejscu. Malik Montana tym razem świetnie ustawiony. Spóźniona lekko reakcja, ale ekspert Montanaro nie zdążył również go wypatrzeć wychodząc przez tego smoka. I już tylko kos przy życiu. A, jeszcze oczywiście tam, ale ten ma zaledwie 11 HP na jego koncie. Solszym świetny strzał w głowę z SG. Wyeliminowany koc i tylko tam z tą bombą i 11 HP na swoim koncie przy życiu. Dorzucony jeszcze flash, tutaj te antyroiści zdecydowanie nie chcą czekać na to, aż tam zachowa tą broń. Jak najbardziej ma sens dojeżdżanie go, szczególnie jestem bardzo mocno obity, chociaż nie wiedzą o tym. Ale też antyroiści muszą w tym uciekać, oni wcale nie mają tak dużo pieniędzy, jeśli straciliby tutaj ze trzech zawodników, to byłoby to fatalne. Ale oni jeszcze czekają 5 sekund, żeby skończył czas terroriści, żeby na pewno nie dostał on pieniędzy, jeśli zostanie wyeliminowany. No i tutaj już Flex zauważył jego plecy i to musi być bardzo prosta eliminacja. Tam zabity po czasie, także nie dostanie pieniędzy za tę rundę. Będzie miał zaledwie $450 w tym momencie, także nawet jeśli zagrałby tutaj rundę Echo, to i tak nie miałby pieniędzy w następnej rundzie. No w tym momencie w fatalnej sytuacji są zawodnicy terrorystów. Wynik powoli zaczyna mi odjeżdżać, a co najgorsze z tego wszystkiego, oczywiście zawodnicy CT w tym momencie odkładają sobie mnóstwo pieniędzy. A jak zbudujesz sobie ekonomię po stronie CT na trenie, to naprawdę nie w sposób jest zatrzymać tę obronę, jeśli ma się wszystkie granaty. Ale tutaj terroryści już we czterech na samych glockach wyjeżdżają na bombsite'a. No i to musiało się tak skończyć. Masakracja tutaj, chociaż jeszcze Frula to zdołał zdobyć jedno zabójstwo. Kac również realizował sobie ze swoim przeciwnikiem. Temz jednak miał zakupionego Digla i Keva do pomocy. Podniesiona ta MK i być może będzie to próba zachowania. Nie, jednak słyszy wszystko. Tutaj Banan wie, że ostatni zawodnik jest na drabince. Kos próbuje jeszcze jakiś wymian ze swoim przeciwnikiem. Ale prawdopodobnie za chwilę będzie chciał po prostu wychylić. Bo nie jestem pewien, czy będzie chciał mu się czekać te ponad minutę, żeby zachować tę MK. Chociaż byłoby to na pewno dobre dla jego drużyny, ze względu na to, że po prostu jeden z zawodników nie ma w ogóle pieniędzy. Chociaż pamiętajmy o tym, że oczywiście terroryści nie dostają pieniędzy, jeśli zachowują broń, także... Tak czy inaczej, jeden z terrorystów będzie miał gorszy ekwipunek w następnej rundzie, jeśli będą chcieli grać fulla. Także zauważony już przez Malika Montanę. I ten pomimo 18 HP poradzi sobie ze swoim przeciwnikiem. Mamy 5-3 w tym momencie. Terroryści już mają pieniądze. Będzie tutaj full, ale nie będzie wszystkich granatów dostępnych. W dalszym ciągu nie ma żadnej snajperki po stronie. A właśnie, to o czym mówiłem, snajperka już w tym momencie pojawia się u Flexa. Ten póki co najgorszy fragujący w swojej drużynie. A być może to jest właśnie AWPR, być może za chwilę to się zmieni. A tam już terroryści we czterech podchodzą pod B, a tutaj skrócona ta pozycja, skrócony long przez Flexa, który właśnie z tą AWP, o której mówiłem, był w stanie już dołożyć pierwszy frag w tej rundzie dla swojego zespołu. Tymczasem terroryści bardzo spokojnie. Pilnowana jest drobinka jednak przez Soshima, także jeśli ktokolwiek tam coś tupnie, czy nawet wyciągnie granat, Soshim może wszystko słyszeć. I w tym momencie usłyszał właśnie jednego ze swoich przeciwników, także wie, że coś tutaj się dzieje w tym miejscu. A tam Quint już skraca od nogę powoli. Zauważony frulata na drabince wyłapany, bomba niestety na korzyść terrorystów nie spadła na drabinkę. Koc radzi sobie na plecach, wyeliminowując Quinta, ale nie był w stanie jeszcze dołożyć kolejnego zabójstwa. Także dwóch antyterrorystów ma w tym momencie zaledwie 6 HP, no ale to jest tylko sam tam w przyjściu, sam na czterech. Dodatkowo bomba jest na widoku na drabince. Także no nieudane to wejście drabinką na pewno. I tam prawdopodobnie nie zdaje sobie z tego sprawy, jak bardzo poobijani są jego przeciwnicy. Także to będzie prawdopodobnie kolejna próba zachowania broni od Tama. Chociaż nie, jednak ten będzie chciał zaatakować
Trochę to nieudane, ale jednak zdecydował się na to prawdopodobnie ze względu na to, że wie, że terroryści chcieli go dojechać tak czy inaczej po czasie i wtedy nie miałby nawet pieniędzy na samej rundzie. Tak przynajmniej te 3000 lądują na jego koncie za przegraną rundę, oczywiście trzecią z rzędu. Czy nawet czwartą. Tak, czwartą z rzędu. I teraz zawodnicy terrorystów Echo oczywiście dwa digle do ich dyspozycji, jeden granat, idą w pięciu od nogą. Tam ustawionych dwóch zawodników CT. Także to wejście póki co nieudane, dorzucony jeszcze smoke, no i to będzie masakra. Mike Montana doskonale kontroluje full auto z tej broni. I tylko full auto w tym momencie przy życiu z Petką i Kevlarem. No i w tym momencie mamy tak naprawdę najważniejszą rundę tej pierwszej połowy. Wynik to jest teraz w tym momencie 7 do 3. Czyli bardzo niekorzystne dla terrorystów. Oczywiście to jest mapa CT, ale jeśli teraz nie wygrają tej rundy, to następną znowu będą musieli grać Echo. I wtedy draże tak naprawdę to mają w tym momencie rundę za 2 punkty. Czyli odłożone mnóstwo pieniędzy, także tak naprawdę już do końca tej połowy będą mogli grać fulla cały czas. A terroryści w tym momencie we trzech pod mainem. Jeszcze eksperto Montanero patrzy tam za WP plecy dla swojego zespołu. Razem Quint po raz kolejny trafia z przeciwnika przez smoke'a. Sporo szczęścia ma ten zawodnik. Wcześniej tam kałachem na odnodze. Teraz jeszcze stoi AWP po nogach swojego przeciwnika. Oczywiście nie wyeliminował go, ale zostawił mu zaledwie 18 HP. No i bardzo spokojni terroryści. Widać, że zobaczymy to prawdopodobnie jakiś bardziej taktyczny wjazd, no ale... Drużyna broniąca ma wszystkie granaty praktycznie, tylko jeden Molotow w tym momencie jest zużyty. W dalszym ciągu terroryści spokojnie, 50 sekund do końca. Muszą się pospieszyć, bo tutaj za chwilę kończy się czas i będzie bardzo niewiele czasu, żeby ewentualnie zaplantować bombę. Jeśli ona gdzieś wypadnie, to będą w sporych tarapatach terroryści. Pytanie tylko pod który bombsite? Prawdopodobnie pod bombsite A ze względu na jednego zawodnika na odnodze, chociaż jeszcze nie do końca wiadomo. 30 sekund do końca, już pierwsze granaty lecą tutaj od zawodników z drużyny broniącej. Będą oni grali na czas, a tutaj 25 sekund tylko, to jeszcze ten Molotow na chwilę zatrzymał terrorystów. 20 sekund zaledwie zostawili sobie na ten wjazd i już w tym momencie pędzą. Ile sił w nogach, żeby zapanować do paczka, a tutaj banan świetnie przygotowany na tym wejście. Odwrócił od Thresha, ale dostał jednak z drugim. Zawodnik z bombą jest bardzo daleko w tym momencie od bombsite'u i prawdopodobnie nie zdążą oni zaplantować paki, nawet jeśli daliby radę przejąć ten bombsite. Tylko tam jest na BS-ie, a to już od pleców Malik Montana wykorzystał to, że po prostu zawodnicy terrorystów nie mieli już czasu, żeby nawet patrzeć plecy. No i runda za zero. Nie pokonali tak naprawdę żadnego przeciwnika terroryści. Chociaż nie wiem, czy miałoby to jakiekolwiek znaczenie w tym momencie, kiedy... Zawodnicy drużyny broniącej mają tak dużo pieniędzy, że byliby w stanie kupować pełny ekwipunek już do końca tej pierwszej połowy. No a wynik powoli odjeżdża, chociaż jednak tutaj terroryści zdecydowali się na forsa. Zaledwie 4 granaty, ci bardzo szybki wjazd, a tam nieprzygotowani są terroryści, totalnie. Malik Montana nie spodziewał się tego wyjazdu, to bardzo późno rzucił mołu, a tutaj już wszyscy terroryści są na beście tak naprawdę. Kolejne fragi same wpadają, no i tutaj bardzo zdziwieni antyterroryści, to przyspieszenie bardzo dobrze wyszło. Plantowana jest paka, także mamy 4 na 2. Pytanie, czy antyterroryści będą próbowali jeszcze jakoś odbijać. Wiadomo, że oczywiście oni mają dużą przewagę ekonomii, więc wypadałoby poszukać jakichś fragów, pozabierać chociaż jeszcze trochę broni. Chyba, że ewentualnie obawiają się oni, żeby nie oddać tych AWP swoim przeciwnikom. To już, eksperto Monatero zachodzi flexa na plecy. Ten jednak w fatalnym momencie zmienia broń na nóż. Nie był w stanie tym quickscope'em trafić swojego przeciwnika. I traci AWP. Oczywiście podniesiono przez eksperta Montanero, jeszcze step wyłapany. Także te pojedyncze fragi są bardzo ważne oczywiście dla drażów, żeby zabrać jak najwięcej broni.
Ale terroryści ewidentnie będą mieli pieniądze, żeby zagrać na fullu. Tutaj prawdopodobnie zobaczymy pełny ekwipunek od wszystkich zawodników. Chociaż nie, jednak bardzo dziwne zagranie. Dwóch zawodników samemu kupiło sobie wyposażenie zamiast dostać dropa od kolegów, żeby mieć pełne granaty. Także no, błędy w komunikacji albo po prostu samolubność. Ciężko powiedzieć co do końca w tej drużynie się stało. Albo nie zauważyli po prostu, że mają tyle pieniędzy. No, wracając do rundy, już trzech terrorystów w tym momencie. Po raz kolejny antyterroryści trafiają przez smoka, także bardzo skuteczne skany w ich wykonaniu. No i po raz kolejny to właśnie terroryści zaczynają rundę w osłabieniu. 4 na 5 w tym momencie step, jeszcze obity do 5 HP w dodatku. Malik Montana doskonale wie, gdzie jest jego przeciwnik. Chociaż to tam trafiony, wychylał tam z daleka. Dorzucony kolejny granat stepa, także oni w dalszym ciągu wiedzą, że on tam się znajduje. Tutaj flex pod tym smokiem, być może za chwilę będzie próbował jakiegoś wyjścia. Nie, jednak tylko dorzucony granat obija o 40 HP swojego przeciwnika, a Malik Montana wygrywa kolejne starcie ze stepem. Przywrócił pistoletu. Ekspert Montana nic nie widzi, świetny flash od antyterrorystów. Ale mimo to flex nie daje sobie rady. AWP jednak w takim starciu było, okazała się być silniejsza. Tutaj Malik Montana wyłapany bez broni w ręku, ale jednak mimo wszystko zdążył parić sobie z przeciwnikiem, który nie skontrolował zbyt dobrze tego full auto. I to jest 9 za 4 w tym momencie. W dodatku terroryści nie mają jakoś bardzo dużo pieniędzy. Trzech za nimi ma 6 tysięcy, jasne, ale pozostali dwaj mają za 2-3. Także żaden z tych, którzy mają 6, nie będzie mógł nic rzucić swoim teammate'om. Że w tym momencie widzimy aż 3 PM-y, także terroryści będą chcieli zagrać coś szybkiego. Pytanie tylko gdzie? Czy to będzie kolejny wjazd na A? Prawdopodobnie tak, to właśnie tam ostatnio udało się zaskoczyć swoich przeciwników. I po raz kolejny, nie ma tutaj zbyt szybkiego molotowa, ale jednak bana trafia dwóch zawodników jednym strzałem za WP, ale zabija tylko jednego. Malik Montana niezauważony przez swoich przeciwników. Teraz dopiero jest pierwsza odpowiedź od koca. Soshi był w stanie skontrolować to full auto z auga. Jeszcze bana dokłada ostatniego fraga i mamy w tym momencie 10 do 4 dla drużyny broniącej. Na terroryści w dalszym ciągu problemy finansowe. Ci mają cały czas ten bonus 3400 za rundę, no ale to nie pomaga. To jest za mało, żeby zagrać na fullu. Czy oczywiście będą grać na fullu, bo to jest ostatnia runda. Ale są tu ewidentne braki w wyposażeniu. Tymczasem terroryści mają wszystko, nawet Zeus zakupiony już od Flexa. Zobaczymy, czy może być to jakaś próba zbiemowania lekka. Tymczasem step bez żadnych granatów wychyla po prostu Soshima, pokonując go bardzo łatwo. No ale jednak odpowiedź od Malika Montany, od Quinta bardzo szybka. No i po raz kolejny to zawodnik z bombą bardzo szybko wybiega na BS. Tutaj jeszcze wcelowany banan świetnie wląga na B. Nie spodziewał się tego Esperto Montanero, wychylając prosto pod celownik swojego przeciwnika. Dorzucony jeszcze smoke tam od drabinki i będą we dwóch próbowali coś zagrać. Chociaż już na plecach mają, jeśli nie mylę, flexa. Na Quint. Jedna eliminacja, jednak nie radzi sobie z drugim przeciwnikiem i tylko Kas przy życiu 24 HP już ma na plecach flexa. Nie spodziewa się tego. I to właśnie flex kończy tą pierwszą połowę wynikiem 11-4 dla drażów. Także wynik dobry. Chociaż pamiętajmy, że to jest oczywiście strona CT na terenie, także... Także tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć w tym spotkaniu. Comebacki po stronie CT są bardzo proste, wystarczy tylko zbudować sobie ekonomię. No ale wszystko w tym momencie będzie zależało od tej pistoletówki. Ta będzie tutaj na pewno bardzo ważna. Jeśli zawodnicy drużyny broniącej nie będą w stanie wygrać pistoletówki, no to ten wynik odjedzie już prawdopodobnie na jakieś 12-13 punktów, tak? A to będzie bardzo niebezpieczne, bo to już jest praktycznie końcówka wtedy. A tymczasem terroryści. We dwóch już wychodzą z maina, jeszcze w zasadzie we trzech, dwóch od nogi, także taki split pod zagrany na A. No ale zawodnicy antyterrorystów wiedzą dokładnie, co się dzieje. Już wszyscy zrotowali czterech z konektora. No i to jest spory błąd, tak naprawdę nie można odbijać BS-a z jednej pozycji zaledwie. Terroryści wszystko kontrolowali, tylko czekali, aż przeciwnicy wejdą im pod celownik. No i bez żadnych strat terroryści wygrywają tę rundę pistoletową, także tutaj prawdopodobnie comebacku jednak nie zobaczymy. Tutaj bardzo ciężko będzie
fotelowi niekręconemu wygrać to, jeszcze wrócić do tego spotkania. Patrząc na tabelę, widzimy, że tam zaledwie 3 eliminacje. Po drugiej stronie Solszym i Malik Montana mają tyle samo, po 18 fragów. Banan niewiele mniej, 17. A tymczasem, odpuszczając całkowicie bombsite A przez antyterrorystów, zaryzykowali, zrobili staka na B, nie opłaciło się to jednak. Teraz 5 na tych pistoletach będą próbowali coś jeszcze ugrać w tej rundzie. Byli w stanie wyeliminować Flexatem, oczywiście tylko z pistoletem, także dużo nie stracił. A pozostali zawodnicy tej drużyny bez problemu poradzą sobie z samymi pistoletami u przeciwników. Także 13 runda wpada na konto Drażów. I za moment pierwszy full bite w tej połowie. Także zobaczymy, jak przygotowani są zawodnicy fotelu niekręconego do grania po stronie CT na fullu. Niestety mają tylko dwa smoki, także pomimo niby full bite, ale tak naprawdę nie mają żadnych granatów prawie. Więc będzie ciężko bronić tych bombsite'ów. Tutaj już dobre granaty odrzucone do terrorystów i to będzie wejście na A po raz kolejny. Chociaż Step radzi sobie z jednym ze swoich rywali. Quint szybko odpowiada. A tam już ustawiony kos nie radzi sobie z tym full auto. Spalony jeszcze tam za 70 HP aż tym molotowem. No i to jest właśnie ten brak wyposażenia. On nie mógł nawet ugasić się, kiedy się palił w wrogów. Rolato jednak już od CT. Był w stanie wyeliminować innego przeciwnika, ale ten bardzo szybko pada. Odpowiedź od Quinta. Soszym tutaj na podsadce. Nie spodziewał się tego tam. Ten również wyeliminowany, tylko ekspertem Montana przyjdzie o tym od drabinki. A tutaj już bardzo blisko ustawiony Flex. Ten jednak wychyli mu prosto pod celownik. I kto wie, być może ekspert Montana jeszcze popróbuje tutaj czegoś, chociaż nie, ten. Ten będzie zachowywał broń na następną rundę. Wydaje mi się, że przy takim wyniku jak 14-4 powinien on jednak spróbować swoich sił w klaczu 1-2. Po prostu ten wynik to jest zbyt duży wynik. Jeśli teraz on zachowuje broń, to i tak jego drużyna nie będzie mogła zagrać fulla. Będą grali jakiegoś forsa, i tak nie będą mieli granatów. A wynik jest jaki jest, czyli 14-4. Także już tylko dwie rundy dzielą Draże od zwycięstwa w tym spotkaniu. Oczywiście przypominam, że ostatnie 90 sekund meczu ucina ze względu na delay, także nigdy nie zobaczymy prawdopodobnie tych ostatnich 90 sekund. Więc w pewnym momencie po prostu ten mecz się wyłączy. Czasem terroryści troszkę inaczej zagrają. Będzie jakiś fake na A. Dorzucone tam wszystkie granaty, ale tutaj już ekspertom Montana radzi sobie swoim rywalem i już wiedzą antyterroryści, co się tutaj się dzieje. To będzie jednak wejście pod bombsite B. Tam już trzech, przepraszam, pięciu zawodników CT ustawionych, chociaż jeden już wraca. Step radzi sobie z kolejnym rywalem, ale próbując podnieść broń, ginie bardzo szybko. A tutaj wcelowany banan nie był w stanie dostrzec Montana, ten jednak fatalny błąd. Podskoku zauważony, tam jednak strzela przez ścianę, eliminuje banana ze scouta. I to jest 3-2, także te antyterroryści jeszcze mają szansę typować w tej rundzie. Kiepski full auto od Quinta jednak był w stanie to w ostatnim momencie skontrolować. Cuts, dorzucony smoke na rampę. Wyeliminowany jeszcze Quint i teraz 2-1, nie mają jednak defusa. Więc jeśli Flex dobrze zagra z tym molotowem, to na pewno będzie mógł w stanie to wygrać. Ten jednak próbował swoich sił 1-2. W starciu po prostu czysto aimowym, no i dorzucony molotow i już tam wie, że na pewno nie wygra tej rundy. Bardzo dziwne zagranie tak naprawdę od Flexa. Obydwaj antyterroryści nie mieli defuse kita, więc jeśli tylko dorzuciłby molotow, to tak naprawdę z miejsca wygrałby tę rundę. A tymczasem on ryzykownie bardzo, zaledwie 8 HP dostało mu. Oczywiście wybuchnie od tej bomby, ale wygra rundę dla swojego zespołu. Widzimy, że w takim razie, że to będzie 16-4 dla Draży, także Draży wygrywają to spotkanie w bardzo dobrym stylu. Ja tymczasem idę na przerwę i już za moment kolejne spotkanie, w którym zmierzą się właśnie Draże z drużyną Szczur, także prawdopodobnie bardzo jednostronny mecz, chociaż zobaczymy.
Mamy już informację, że drużyna Szczur poddała walkowerem swój mecz ze względu na to, poddała walkowerem. W sensie to napisali po prostu, że nie będzie dwóch zawodników. Nie będą próbowali swoich sił w tym meczu, albo po prostu nie mogą, ciężko powiedzieć w zasadzie, co się stało. Także jeśli chodzi o grupę B, tutaj już grupa została rozstrzygnięta. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Draże, a drugie oczywiście fotel niekręcony. Szczur odpada w takim razie z turnieju. Dziękujemy za udział i gratulujemy chociaż tej jednej honorowej rundy. Następne spotkanie w takim razie to będzie już spotkanie z grupy A i to będzie dopiero o 18. Także ja w tym momencie wyłączam streama za chwilę i do zobaczenia za parę godzin.